Ciśnienie, żeby ewentualnie potencjalnemu strzelcowi, żeby ułatwić możliwość oddania strzału. Rzut rożny dla Chorzowian. Znowu zamieszanie, jest gol! 1-0. Stały fragment i Chorzowianie cieszą się z gola, a robi to Stępień, ten rewelacyjny superstrzelec z trzecioligowych boisk. Udanie zaznacza swój debiut w pierwszej drużynie w podstawowym składzie Ruchu Chorzów. No, stały fragment gry, tutaj piłkarze muszą się być bardziej skupieni na tym. Popatrzmy na powtórkę tej sytuacji. No, zbyt bierna postawa w obronie. Tutaj każdy tak jakby się przyglądał. Proszę zwrócić, obrona... Zasnęła po prostu. Po prostu zasnęła. Każdy patrzył na siebie. To nie jest... To nawet ciężko tutaj tak na dobrą... Czy to indywidualne, czy błędy w ustawieniu? Była analiza, były opinie, to czas na formalności, a więc oba zespoły bez zmian, jeżeli chodzi o podstawowe jedenastki. Skład Wigier następująco się prezentuje: w bramce Zoch, w obronie Lewandowski, Gwozdenowicz i Rudi Nilsson, na skrzydłach, a raczej na wahadłach, Michalski i Mularczyk, w środku pola Babiarz, Łabojko i tercet ofensywny konstruują, ale o tym może za moment, bo jest piękna bramka Foszmańczyka. Ależ to zrobił Tomasz Foszmańczyk, kapitan Ruchu Chorzów, który zdobywa 8. bramkę w tym sezonie. Znakomite zachowanie pomocnika Ruchu Chorzów. Ale świetne zachowanie tutaj jest Stępnia, który znakomicie utrzymał się przy piłce. Tutaj ta bramka to troszeczkę przypadek, bo ta piłka gdzieś chyba rykoszetem przelobowała Zocha. Tu w tej sytuacji numer 23 Gwozdenowicz odwrócił się tyłem do piłki. Tego nie może obrońca robić. Musi być...